Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andecy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 29 odcinku z The Sims 3, pamiętniki z wakacji. I moi drodzy, to bycie kujonem polega na... No co ty z tym kujonem masz, Nate, w kółko? Ja nie wiem, kujon i kujon. Moi drodzy, i na samym początku chciałbym wam powiedzieć, że zrobiłem już taki pokój dla Zoe, który jest już bardziej dla takiego, wiecie, dziecka, które chodzi do szkoły, tudzież potem już nastolatki, potem będziemy go oczywiście przerabiać pod nastolatkę, bo wiadomo, gusta się zmieniają, ale już pokój został zrobiony, no bo wiadomo, że Zoe jeszcze jest w tym kojcu, co prawda, bo jeszcze tam może sobie spać, bo sprawdziłem to, natomiast stwierdziłem, że już zrobię ten pokój zawczasu, niech będzie przygotowany, także oczywiście wam pokoik zaraz tutaj pokażę, proszę bardzo. Tutaj powstała ściana, no bo wiadomo, trzeba było to wszystko ładnie przedzielić, więc mamy ścianę. No i pokój, o, Kościelda już jest pierwsza. Na razie, słuchajcie, na razie wygląda tak, dlatego że to się tutaj zmieni. Ojej, jakieś tam maile. A zmieni się mniej więcej to, że ta kołyska, w sensie ta kołyska, ten... kojec, stąd w ogóle wyleci. Biurko będzie tutaj, pod tą ścianą. Natomiast tutaj będzie ta półka na książki. I tak to na razie będzie wyglądało. Bardzo podoba mi się to łóżko, które jest takie, wiecie, wspinaczkowe. I bardzo, bardzo, bardzo fajne jest. Bardzo mi się to podoba. No jakieś tam, wiecie, dywany, czy jakieś tam tapety, to tak jakoś chyba wielkiego znaczenia nie ma. Uważam, że pokój jest na razie taki dość ładny. Nawet zasłonki, słuchajcie, dałem. Tak się postarałem. Dobra, młoda chce w ogóle spać. Aha, bo Hayley ją uczy chodzić jeszcze. A co to za... Gdzieś coś, jakaś muzyka? Gdzie to? A ten tam ciśnie na komputerze. Dobra. Byłoby super, gdyby jednak Zoe się nauczyła dzisiaj chodzić, albo teraz nawet. Poczekajcie, kiedy ona w ogóle ma urodziny potem? Za 7 dni. Czyli ten pokój... Dobra, trochę może za szybko zrobiłem, ale... Cieszę się, że jest. No, jak on w ogóle ryczy tym komputerem tam? Jesus! I pęcherz, i wszystko, no, i energia, wszystko jest padło, dobra. Hayley jest całkiem okej. Okay. Co ty, co? Mieć synka jeszcze byś chciała? Dobra, Jezu, ja jej to wyłączy... Nie wiem, chciałem zablokować to prawie, ja jej wyłączy... W ogóle czekajcie, coś mi tu jest za głośno. Nie będą główne. Coś mi tu jest, słuchajcie, za głośno. Nie wiem dlaczego, o co chodzi. Dobra, pościszajmy to trochę, bo... Nie wiem dlaczego tak jest. O, może teraz będzie lepiej, bo aż normalnie w mózg mi wchodził ten komputer. Dalej w sumie wchodzi. Ale już nie aż tak. No, dawaj Zoe, dawaj, wstajemy na nóżki i drypciamy. I drypciamy, no dawaj, drypciaj. No i co? No, tak niewiele ci zostało, chodź. No, no! I będziesz miała, nie wiem, pierwszy punkt chodzenia, czy tu jest na... Ja już nie pamiętam, kto jest tutaj. Czy to też jest na punkty? Czy jak to tutaj to wygląda? Czy po prostu ona będzie miała taką umiejętność, że po prostu będzie potrafić chodzić i tyle. Tutaj też są punkty, tak jak w The Sims. Zoe umie już chodzić. Świat stał się właśnie odrobinę większy dla tego dziecka. O! No! To widzicie, czyli to tak jest, okej. Okay. To teraz Hayley. Już jej nie ucz chodzić, bo ona już umie chodzić. Już sobie pełźnie, więc moja droga, weź się ją połóż teraz może do łóżka. Ta lalka, słuchajcie, wróciła jakby co. Także lalka wróciła. A Nate, zostaw ten dywanik tam. Chodź, bo musisz, kochany mój, wysłać prezenty. O, proszę bardzo. Przebrał się! No, to jest jakiś taki strój bardzo sportowy z tego, co wydaje mnie się i z tego, co wygląda, ale niech będzie. Słuchajcie, skoro lubi, to niech sobie chodzi. Okej. Okay. To słuchajcie, wybieramy, proszę bardzo, kogoś z pierwszej strony. Cyk! Adrian nie był ostatnio? Nie pamiętam. Nieważne, ale tak się wylosowało. To trzeba być sprawiedliwym. Proszę bardzo. Cyk. I cyk. No już, Nate. Może komuś z drugiej strony... Cyk. Fiolka. Bardzo serdecznie również pozdrawiam. Tak samo jak Adriana. Dobra, komuś z trzeciej strony może... Cyk.
Jagiełka 11. O, pozdrawiam bardzo serdecznie. Może komuś tym razem z siódmej strony. Smokosim. Smokosimie, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. I chyba ostatni prezent, może ze strony szóstej, piątej może. Cyk! O! Pozdrawiam serdecznie Marciochę. Prezent niespodzianka, proszę bardzo. Pozdrowienia, buzi, pozdrawiam serdecznie. Dobra, słuchajcie, jeszcze sobie oczywiście teraz... jak to się klikało tutaj, czekajcie. A tu. Przyjmiemy sobie też ludzi do znajomych od razu, bo widziałem, że tam są, jest... O, proszę bardzo. Tymka przyjmij, proszę bardzo. Cyrkowiec, proszę bardzo. Kinia 297, przyjmuję cię bardzo serdecznie. Miłoszek, proszę bardzo, pozdrawiam serdecznie. Sumikę również pozdrawiam serdecznie. Dzień dobry. Tak, i na końcu odcinka oczywiście przyjmuję wszystkie prezenty od was. Dobra, Nate, ty widzę, że jesteś już totalnie śpiący. Śpij sobie. Hayley, no Hayley w sumie też, ale mogłaby sobie jeszcze szybko skorzystać i potem pójść spać. A młoda, no młoda jest głodna, oczywiście pękesz. Też zaraz trzeba będzie jej, o nie, to może prześpi całą noc, słuchajcie, zobaczymy. No, ale tak się właśnie zmienił nasz dom, delikatnie, bo jakoś wiecie, nie super bardzo. W razie czego, gdyby był drugi, drugi syn, syn albo drugie dziecko, bo ona tutaj bardzo chciała mieć syna, Hayley, to możemy, słuchajcie, tutaj jeszcze ewentualnie zrobić pokój z tego gabinetu, a gabinet by się wtedy zrobiło może gdzieś na dole, kawałka z salonu, albo tu też w sumie jest ten gabinet, tak, znaczy, bo na górze to nie jest taki gabinet, to jest taki, wiecie, to jest taki pokój, bardziej korytarz otwarty dla wszystkich i tyle. Dawa, wszyscy poszli spać, bardzo się z tego cieszę, jak tam Hayley, tfu, Zoe, Hayley śpi. O, i Kościelda, zobaczcie, ona nawet nam odblokuje toaletę, no to jest kochana Kościelda. O, widzicie, i Enraz ładnie zadziałał, wszystko ładnie, pięknie. I ta lalka, Jezu, ona się przemieszcza sama. Daj zabawce nowe imię. Aha. To niech będzie ten przytulak już. Śpi, wyjmuje mnie z kojca. A dlaczego ty chcesz ją z kojca wyjąć? Cima. Kościelda, weź, daj dziecku spać. Daj, w ogóle mogłabyś już iść też do tej swojej... W ogóle wiecie co, ja bym tą trumnę jednak wystawił... No w tym gabinecie to tak średnio mi się to podoba i teraz tak... Aha, nie mogę, czekajcie. A mogę z Move Objectem? Czy też nie będę mógł? Mogę, super. No nie wiem, słuchajcie, mimo wszystko, kurczę, tak ją trzymać... Wiecie... Niech ona sobie tak tutaj grzecznie stanie, o... W rożku. Tu masz swoją bazę, kochana. Nie wiem, jakoś tak... No nie wiem, żeby nam szkielet w domu mieszkał. Jestem teraz ciekawy, czy ona się zadokuje w swojej bazie. Kościela, czy ty trafisz do swojej bazy? Zobaczymy zaraz. Jakaś parasolka leży? Nie, chyba trafi, zobaczcie. Przykro mi, że musisz mieszkać na dworze, no ale gdzie w domu z takim trumiszczem stać? A tam masz pewnie jakąś klimę, pokaż mi jaka masz w środku. No, no i świeczka się świeci, proszę was, tam jest dobrze dla niej, wszystko jest super. Dobra, jak tam Zoe? No głodna i pęcherz, okej. A czekajcie, czy my ten... Moment... No właśnie. Nie kupiłem nocnika. Nie wiem jak to się wydarzyło. I dlaczego tak się wydarzyło? Zapomniałem w ogóle o tym, poczekajcie. Nie zabawki, meble. Czy to będzie? O, jest. Może inny kolorek, bo Zoe jednak jest dziewczynką. Weźmy taki ładniutki różówki, bo ona taki kolor pewnie lubi. Tak mi się wydaje. O. Nie wiem, czy tak może tutaj być? Niech będzie. Dobra, nie śpi. Hayley, nie włączaj nic. Zostaw. Czemu nie możesz jej... O, dobra. Czekajcie, bo ona chyba się przebudziła. Teraz też... Dobra, to weź ją na łapska. Weź na ręce, bo chyba...
Aha, czekajcie. Nie, dobra, jeszcze zdążymy. Szybko, Hayley, szybko na ręce. Lara widzę, że też wstała. No, weź sobie na rączki. Nie, już, zaraz. Pójdziemy... Aha, ona się już wypróżniła. No tak, dobrze. Tak, tak, tak. Więc zmyjmy brudną pieluszkę. A czy mamy ten taki No nie mamy tego do jedzenia. No jak to się wydarza? O co chodzi? Czy to będzie... Czekajcie, w jadalni? Jako ten? Czy to będzie u małych dzieci? O, dobra, niech będzie... A to... Takie... O wow, takie nowoczesne. To ja myślę, że te nowoczesne będzie super dla ciebie, Zoe. Tylko czekajcie, może bym kolor zmienił. No, nie tak, tylko tak. O, ten jest ładny. Dobra. To proszę bardzo ją posadzić w nosidełku do karmienia, czy tam w krzesełku do karmienia. I zaraz nakarmimy małego bzdońca. Ono tylko biedno zapłakano, budziu. Hops. Dobra. I Hayley teraz poda jej jedzenie. Daj dziecku jeść, o. Proszę bardzo. Dla naszego małego brzdąca same najlepsze rzeczy, a ty sobie weź też jakieś resztki, weź sobie gofry. Jak tam Nate? Nate jeszcze śpi. Kościele znowu wyszła? Jakim cudem? Co ona tak wychodzi co chwilę? No nie, ścieluszka, przecież jeszcze śpimy. Patrzcie, ona jest po prostu nadgorliwa, no. Jak tam? O! Trochę niewyspana jesteś, ale to podczas dnia się wyśpisz, moje drogie Bobo. Pokaż mi się tu, no ładnie wyglądasz. Taka bardziej do Hayley chyba jest podobna, tak mi się wydaje. Oczy ma na pewno Hayley. Dobra, to jak zjecie... Moment, ty masz chyba jeszcze wolne w pracy, prawda? Tak, ty masz jeszcze dzisiaj wolne. To myślę, że mogłabyś uczyć mówić. Ja już to ci posprzątam. Poza tym i tak macie kościdle, która za was wszystko robi, więc... No, zabieraj ją z tego karmiaka. Karmiaka. Nate już wstał? A ten co? Dobra, to weź sobie, jedz resztki, weź te naleśniki. Co ci się nie podoba? No weź, idź do tego, do lodówki. Moda się uczy mówić. I tak mamy na to, wiecie, w razie czego jeszcze 7 dni. Natomiast... no fajnie, jakby już, wiecie, już tak sobie powoli bleblała tam. Ta jak tupczy po tych schodach w ogóle. Nate, czy ty masz je do pracy? Nie, też masz je wolne. Czegoś potrzebujesz? Historię i recenzję. Czy mógłbyś coś... Nie wiem, czy chyba nie możemy niczego zrecenzować. Ale możemy naszą książkę dalej pisać, więc jak... Proszę bardzo, idź do komputera i pisz. Zajmij się pisaniem, bo wy z tego będziecie żyć. Głośniej, Asiane, weź. Co? A, to dla kota było chyba. A w sumie możemy ten taki naścienny kupić. Poczekajcie. Tylko, gdzie to jest? Które to jest? Tancerz naścienny to był, chyba tak to się nazywało, nie? A zabawki to dla dzieci tutaj są, to nie. To tutaj jest niezbędne dla zwierząt. A może tutaj gdzieś by to było? W ogóle taka pszczółka, o boziu, to trzeba będzie postawić za domem. Dla naszego małego brudąca. Dobra, niech one się powoli uczą. Dopiero jest w sumie 7:50, więc wow, szybko dzisiaj wstali. Co to?
Kupić obiekt o nazwie wózek spacerowy. Dobrze, ja chętnie, tylko gdzie takie rzeczy znajdę? Proszę mi powiedzieć, gdzie takie rzeczy... A może tak? Dla dzieci. Tu są meble. Tu są zabawki. Różne. Tu pewnie będzie w różnych, prawda? Ja bym chciał taki wózek spacerowy. Tu jest, mam! Ale to on ma... Ole czot! Bo raczej chyba nie w domu, nie? Trzymać takie rzeczy. Hayley, może wiesz co? A wiesz co? A weź zostaw uczenie tego naszego brzdąca małego i weź... Idź na spacer. Zoe, tylko że pada deszcz, więc tak, kurde, dobra, nie, to poczekaj, nie. Jak przestanie padać, bo na razie to jest głupie, bo wszyscy zmokniecie. Bez sensu. Czy ty polujesz? W taką pogodę, Lara, naprawdę, przecież zmokniesz cała. Dzięki wysiłkowi kogoś z niego oddziałów do wydawcy Nate, o. Fajnie, 33 symoleony, bardzo mnie to cieszy. Który to masz w ogóle poziom łowiectwa? Trzeci, no prawie czwarty. Znaczy prawie, no jesteśmy w połowie. To może raz tylko ślaczaj na ofiarę, a potem możesz pójść sobie jeść na przykład. O, jedz z miski. Ten ogon... O, ma tu coś, kogoś. Iguana, to w sumie iguana by nam się przydała, bo... Tej naszej to nie wiem, co się wydarzyło z Conorem. Jest fight. Piszesz? Dobra, piszesz. Dziewczyny tutaj się uczą mówić. Nie wiem, czy to idzie tak samo szybko jak... W sensie wolno bardziej niż szybko. Jak chodzenie, czy wolniej? Czy szybciej? O! Mamy iguanę, poczekajcie. A dajże nam ją do tego. Jest pospolita, nieważne, że jest pospolita, ale niech sobie tutaj chodzi w terrarium. O. Włącz światło, proszę bardzo. I patrzcie, i schwytaliśmy, i mamy. Aha, miska jest pełna. No i dobrze, że jest pełna miska. To pewnie, że po konorze zostało. Ale patrzcie, mamy kolejną iguanę. Trzeba o nią dbać teraz. Ja nie wiem, co się wydarzyło. Poczekajcie, a czy na przykład Lara, ona może się na niego czaić? Oglądaj. A czy dzięki temu, że będzie oglądała, na przykład będzie jej rósł jej poziom łowiectwa? Bo tak też może być, słuchajcie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj ten... Ojej, to już takie jest... Straszne jest, wymienić trzeba to. O. Proszę bardzo. Chyba... Nie, takie samo jest, czy inne? Nie, nie wiem. Wydawało mi się, że jest zniszczone bardzo. Burza jest za oknem. Kurczę, mamy jesień. 23 stopnie i tak ciepło i burza i wszystko. Jak tam Nate? No wolno dzieci pisanie tej księgi twojej, ale co? No trzeba to jakoś przeżyć. Wiesz co, weź sobie prysznic, użyj sobie. Czekajcie, czy na górze jest ta kuweta tak sama? Tak, taka sama jest ta kuweta. Ej, to w nasz do... To u nas! Zobaczcie, jak nam uderzyło! O nie! Ten wózek... W ogóle wiecie co? Ja bym tutaj zrobił taki płotek jeszcze. Bo wtedy bym się czuł, że to jest nasz dom, ale to może na przyszły odcinek to zrobię. Wiecie o co chodzi, że to jest nasz dom, nasz teren i wszystko, bo tak... Tutaj... No i też niby nie mają płotu. Ale ten dom musi być też fajny w środku, kurczę. Patrzcie, tam jakaś wieża stoi. Co tam jest? Jakieś meble. Ktoś tu w ogóle mieszka? Tu nikt nie mieszka. I dobrze, tu nikt nie mieszka. Ja się bardzo z tego cieszę, że tutaj nikt nie mieszka. Naprawdę. Widzę, że dziewczyny rozmawiają o złamanym sercu. Dobra, nie gadaj już z nią. Daj ją do spanka, bo popołudniowa drzemka przydałaby się. Włóż do końca. A ty, moja droga, w tym czasie możesz sobie wziąć prysznic i skorzystać sobie... O, proszę bardzo. Bo chyba na ten spacer to tak ciężko będzie... Ta biegnie znowu. Ciężko będzie pójść. Lara, czy to jesteś ty? Co ty tutaj robisz? Nie, to nie... Dobra, o, jesteś tutaj. Myślałem, że nasze
kocie się błąka, to ktoś inny się... Jaki piecho, Boziu! Możemy cię przygarnąć? Żółw, mały pies. Szczotkuj, podnieś. Ciekawe, czy da się... Chyba da się w The Sims 3 też przygarnąć zwierzaki tak jak w czwórce, nie? Aha, widzę, że napełnia kontakty z Larą. Zgań za to, że jest... Nie. Pochwal za to, że jest schludna. Pochwal ją. Daj obwąchać dłoń. Daj przysmak. Pogładź ją troszkę. Mów do Lary. Przytul ją. Co możemy jeszcze? Opieka, szczot. Możemy cię wyszczotkować. Możemy też cię wykąpać w sumie. A czemu nie możemy się tak bardziej bawić? Zabawa. O! Baw się! Jakie wy w ogóle macie kontakt? Wow, co to? Nate właśnie otrzymał 733 honoraria za książkę. Mir i sława robota, czyli stąd do księżyca. Legend, okej, dobra. Bardzo mi się to podoba. Chciałem zobaczyć, jakie wy macie tutaj relacje między sobą. Całkiem okej. No i dobrze. Dobra, to jak skończysz bawić się z Larcią, to mógłbyś dalej pisać tą książkę. Aha, Hayley nie ma nic do roboty. Czy Kościela właśnie obudziła nasze dziecko? Mam nadzieję, że nie. Z tą lalką, słuchajcie, nie możemy nic dalej zrobić. Dziwne. Co robisz? Łaskocz. Nie, no, przecież ona chce spać. Co ty, zwariowałaś? Tu, ćwicz grę w szachy. To ci się przyda do pracy. Laserkiem. Zabawa z laserkiem jest najlepsza. Otrzymać podwyżkę, o. W sumie weźmy to, niech będzie. Jak tam miska, nie trzeba napełnić? No, powoli trzeba by było napełniać, bo jest już na trójeczkę, że tak powiem. No, Hayley sobie gra. Czy ty śpisz, moja droga? No, chyba ją trzasnę zaraz. Kościelda, włóżże ją do końca. Nie! Do końca ją włóż. Podnosi mnie. Dobra, już jednak podnosi ją Hayley. No, cała kałabania, no. Kościelda, nie, ja ci tu chyba zablokuję przejście. Nie wiem jak, ale ci to zrobię. Co to był za dziwny sap? No i ta magiczna to... O, jaka poza. Znowu pada deszcz, więc z dzisiejszego spaceru nici. A czy na przykład możesz tutaj się zdrzemnąć? Możesz, o. Nie, musiał, żeby ona już zasnęła. Idź spać, młoda. Śpi. No, i dobrze, i to bardzo się z tego cieszę. Tutaj idzie włączyć... Nie, zostaw, czekaj, chodź. Chodź na dół, w sumie możesz się odprężyć przed telewizorem. O, pooglądaj sobie telewizję. Nate sobie pisze jeszcze. Chciałem pójść na spacer i o. W sumie ten komik też fajnie byłoby mieć w salonie, wiecie o co chodzi, no ale trudno już. Trochę ci zabawa wzrośnie, mam nadzieję, że tak. Czemu w ogóle na fotelu siedzisz? Aha, żeś od razu... No dobra, no jak tak, to tak. Drugie śniadanie o 14.35, no błagam. Weź zjedz sobie sushi, o. Bo nie wiadomo, jak ona tam długo stoi, a wypadałoby je już zjeść. Larcie, jak tam pada jeszcze? Kurde, pada, cały dzień dzisiaj pada. Nie lubię tego, że
znaczy lubię ogólnie jak pada w The Sims 3 i śniegi, wiecie, te burze, te śniegi, te zamiecie, niedługo będzie śnieg tutaj. Także czekajcie, kiedy? 7 dni, aż nadejdzie zima, no. To wtedy te okna są tak fajnie oszronione i tak wszystko fajnie wygląda, bardzo mi się to podoba. Nie rozumiem, nie zdążam oglądać telewizji, obojętnie na jakim kanale. Aha, dobrze, to w takim razie skoro nie chcesz, proszę bardzo, ćwiczyć grę w szachy. I to już. Czy młoda śpi? No wreszcie śpi. Boziu, wszyscy ją w kółko noszą. Nie dadzą dzieciakowi pospać i takie, widzicie, rzeczy się wydarzają. Dobra, Hayley, idź te szachy tam sobie zrób. A Nate jak tam? No on ćwiczy te pisanie, słuchajcie, to pisze i pisze i wypisać się nie może. Moda pewnie... Nie, jeszcze nie. To czekajcie, trzeba ją... Nie śpi. Chodź, weź ją na ręce. Bo ja bym chciał, żeby się pouczył tego nocnika, Nate. No w miarę tak ci to sprawnie to chodzenie idzie, bo ona i tak jeszcze śpi, więc... Ale jest szansa, że uda nam się to zrobić jeszcze, zanim ona się, wiecie, w pieluchę z fajta. No nie dadzą jej pospać, słuchajcie. Pójść na spacer z wózkiem, no ja bym chciał, no. Dobra. I mój drogi. Proszę bardzo, na toaletę. Szybciutko. Nie będziemy co chwilę pampera zmieniać. I ciuszków. Go me nortnu. Sebi? Musisz się nauczyć, moja droga. Boże, 17 jest, a Hayley już, patrzcie, już prawie energii nie ma. Znaczy, no dobra, jest za połową, ale... No, umówmy się. Ciekawe, ile na jedno posiedzenie młoda może tutaj osiągnąć, wiecie, jakby. Oby jak najwięcej, bo no ta czynność nie jest jakaś taka, że się ją można, wiecie, uczyć w każdym momencie, no nie? Tak jak mówienie na przykład. Aha, i to by było wsio. Czyli tak połowę, no. Opróżnij to. A potem weź młodą do jadaka, bo ona chyba jest głodna też, tak. Dobra, nie opróżnisz tego teraz, zrobi to Kościelda, trudno. No, podnoś! A, bo ona sama drypcia, no tak! Ale po schodach raczej sama nie zejdzie. Boże, mokra jesteś, na dworze byłaś, widać to! A czemu tutaj macie taką koncentrację, żeby w pokoju? Nie wiem. O, widzicie, proszę bardzo, i Kościelda wszystko załatwiła. I nie musimy się niczym martwić. I mnie się to bardzo podoba, bardzo się cieszę. Tam Hayley widzę, że ćwiczy jeszcze, ale zaraz odbierzemy sobie prezenty wszystkie. Czekajcie, bo i tak zbliżamy się w sumie do końca odcinka. Gdzie to są te? Tu. O. Asia, dziękuję za prezencik. Najpierw tubera i kociarza, rodzinka Yamada. Buziaczki, bardzo serdecznie pozdrawiam również. Didi, pozdrawiam cię serdecznie, dziękuję za prezencik. Biedorneczkę, pozdrawiam serdecznie również, dziękuję za prezencik. Misila, również ci dziękuję i pozdrawiam cię serdecznie, dziękuję za prezencik. Fruido, dziękuję za prezent. Buzi, buzi. Edziorek, dziękuję za prezencik. Agres, dziękuję za prezenciki, pozdrawiam. Milusia, GoGo, dziękuję za prezenciki, pozdrawiam. Pauli, również pozdrawiam serdecznie. Nawet proszę bardzo, ojej, ile prezentów, ojej, 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 ojej. Mac, pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie. GoDB, dziękuję ci za prezenty, pozdrawiam cię serdecznie. Agres, również to chyba pozdrawiałem. Kapi, pozdrawiam cię serdecznie. Miłego dnia, miłego odcinka. O! 1200. Wow, 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 słuchajcie, my się tutaj widzę wzbogacamy. Skubany, buziaki dla ciebie.
Bardzo, bardzo pozdrowienia od Mateusza i Oli. O. Również pozdrawiam serdecznie. Ksena, buziaczki dla ciebie, dziękuję za prezencik. Madzikowa, buziaczki dla ciebie, dziękuję za prezencik. Maniak GGG, dziękuję za prezencik i pozdrawiam cię serdecznie. Sweterku, dziękuję, buziaczki. Halo Dubsko, proszę pana. Ojej. Ania, dziękuję za prezencik i pozdrawiam cię serdecznie, bardzo mocno. O, tu już pozdrawiałem. I Domi również dziękuję za prezencik. 28 grudnia? Jak to się stało? Że przecież ja co odcinek odbieram tyle prezentów. Dziwne to jest. No nie wiem, dobra moi drodzy, my powoli będziemy sobie kończyć. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Czekaj, weź, podaj jedzenie. Daj jedzenie! Nie, nie, nie! Daj dziecku jeść, daj dziecku jeść! Bądź dobry ojciec, daj dziecku jeść. I ty sam byś mógł zjeść resztki. Weź te sushi zjedz, bo one tam stoi w tej lodówce i stoi. No. To co, ja wam za dzisiaj dziękuję, lofki, kiski, besoski, buziakuję was bardzo mocno i serdecznie i mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i że słyszymy się za tydzień w kolejnym. Tak więc trzymajcie się, patrzcie, deszcz nie pada, mogłem pójść na spacer, no ale oczywiście już koniec odcinka. Trzymajcie się, cześć i do następnego, buzi, buzi, no i pa, pa!